Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatorów mam ogromną przyjemność i zaszczyt powitać Państwa na 4. Europejskim Kongresie Mobilności Pracy. Prelekcję, którą wygłaszam, dotyczy konkretnie zaostrzenia przepisów na temat delegowania do Francji. Tematem prezentacji jest kwestia statusu pracowników wysokomobilnych w transporcie międzynarodowym w kontekście rewizji przepisów o delegowaniu pracowników. Agency work is well known in Belgium. It's a lot of people are active in the agency work, and we also have a few Polish companies which have a license to do agency work in Belgium. And that was one of the items that I wanted to discuss, which requirements do foreign companies have to meet to do agency work in Belgium. Tematem prezentacji są konsekwencje podatkowe świadczeń relokacyjnych, jakie otrzymuje pracownik oddelegowany do pracy w innym kraju. Naszym takim celem czy misją inicjatywy doprowadzić do tego, żeby kompromis polegał na tym, że pracownik będzie chroniony i pracodawca nie zbankrutuje, a nie do tego, że pracodawca zbankrutuje, a pracownik pójdzie pracować na czarno, bo to nie jest rozwiązanie ani jednej strony, ani na drugiej. Biorę udział w Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, bo wierzę w to, że to ma sens. Bo chciałbym być na bieżąco w zakresie tej infrastruktury prawnej wokół problemu delegowania. Bo potrzebuję dobrej, rzetelnej wiedzy. Można spotkać ludzi z branży. Bo jest to jedyne wydarzenie w Polsce na ten temat. No nie wyobrażam sobie, żebym mogła czegoś takiego zaniechać, żeby mogła po prostu tutaj nie przyjechać.